Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Manor Lords i dzisiaj zaczynamy sobie nowy scenariusz. Przywrócenie pokoju. Założenia. Dwa terytoria na północy zostały zajęte przez nieprawowitego barona, którego zamek znajduje się poza mapą. W pozostałych niezajętych regionach znajdują się obozy rozbójników. Buduj i rozwijaj się w swoim tempie, gdy twoi ludzie będą gotowi rzuć wyzwanie baronowi na terytoriach północnych. Warunki zwycięstwa. Oponuj wszystkie regiony. No i to sobie właśnie zagramy na domyślnym poziomie trudności. Zobaczmy, co nam tutaj mapa rzuci. Ostatnio mieliśmy całkiem spoko, bo dosyć blisko mieliśmy fajne pole na pszenicę i w ogóle. Zobaczmy, jak to teraz będzie wyglądać. Pokaż mi mapę przede wszystkim. Mamy dobrą glinę i rudę żelaza. Mamy bardzo mały region w ogóle. Malutki. Chociaż ostatnio też nie wykorzystaliśmy całego regionu, który mieliśmy, więc nie jest to wcale tak źle, jakby mogło się wydawać. Okej, tu mamy fajne miejsce na pole. Len i jęczmień standardowo słabiutko. Chociaż tu jest jakiś taki malutki kawałek, który jest dobry. Ale no, kto by się spodziewał, że jedyne pola, gdzie len i jęczmień będą dobrze działać, to są pola zajęte przez komputer. No pszenica, a żyto później. Patrzcie, żyto jeszcze lepiej. Czyli żyto łatwiej uprawiać. Okej. Tak patrzę, gdzie teraz te pola poustawiać. I chyba faktycznie ten teren tutaj sobie zostawię na pola, chociaż on wcale nie jest taki dobry. Ta droga mi przeszkadza. No i później tutaj. Ale tu są zwierzęta. No dobra, zacznijmy się powoli rozbudowywać. Skoro mamy zamiar tutaj później pole zbudować. No tak, może na start. Zbudujmy sobie takie rondo jak ostatnio. Żeby móc sobie do tego z każdego budynku dojeżdżać. Obóz drwali. Jakieś tak, żeby w miarę mało tych drzewek wyciąć, a żeby postawić go jak najgłębiej. Dobra, tutaj cztery drzewa tylko. Tutaj połącz. Gdzie te jagody są? Kurde, dosyć daleko. Nie wiem, czy mi się to podoba. W takim razie postaw mi drogę. Tutaj. Aż do samych tych jagód, tylko żeby nie przechodziła przez... przez ten kamień. Dobra, postaw to w ten sposób. I teraz stąd do jagód. No właśnie. Chata zbieraczy. I co, tylko tyle? O, rzeczywiście słabo. I tak. Tutaj najwyższy priorytet. Tutaj trochę niższy. W sumie daj tylko na wysoki. I tu po drodze trzeba będzie jeszcze walnąć jakąś tą chatę myśliwego, na przykład, nie wiem, tak, żeby był bardzo blisko, ale żeby też działało to jakoś sensownie. I daj tutaj prawie najwyższy priorytet. Dobra, i teraz tutaj możemy sobie domki budować, chociaż na razie nie mamy jeszcze drewna na to. Przyspieszmy trochę, żeby oni zaczęli sobie to już robić. Na składowisku trochę jest, ale to jest dalej za mało, żeby sensownie coś tu pobudować. O, już bezdomność nam wlatuje. Oj, niedobrze. Bezrobocie. Zaraz będziecie mieli pracę, spokojnie. Tu już dwóch wlatuje. I co? No i zaraz bezrobocie zajdzie. Kurde, ile wiadomości nowych. Twa sława sięga daleko, ja pragnę jedynie bronić mych praw i mego honoru przed łotrami, którzy źle mi życzą. Mam nadzieję, że nie osądzisz mnie wedle plotek i oszczerstw, które być może doszły do twoich uszu. Podpisano i opatrzono własną pieczęcią Hildebold von Berenred. Odpisz, zakończ, odpisz. Nie możesz rościć sobie żadnych praw do Selbitzu i Hofstatenu. Tutaj nie ma nic. No dobra, wyślij mu to. A co? Jesteśmy w miarę daleko od niego, to nie ma się co bać.
Ej, fajnie, bo tutaj mamy w miarę blisko jagody i zwierzynę. Dobrze będzie to szybko przejąć. Halo, co mi tu? Okej. Okay. Warunek zwycięstwa, dominacja. Zbuduj swoje miasto i posiadłość, a gdy wszystko będzie gotowe, zacznij wysuwać roszczenia wobec regionów należących do przeciwników. Tylko przygotuj się do walki, gdy będziesz to robić. Zajmij wszystkie regiony przeciwnika. Zjednoczę te ziemię pod swoimi rządami. Pewnie, że zjednoczę. O, kłody drewna się powoli zbierają. Dobra, postaw mi jakąś tą drogę tak w miarę 90 stopni, jakbyś dał radę. I zaczniemy im domy budować. Tak. Raz, dwa, trzy, cztery. Zmieszczą się dwa? Zmieszczą. To zbuduj dwa, bo na razie nie mam więcej. Tutaj jedna rodzinka. Wybudujecie? To budujcie. Jedna jakaś babka tu przyszła i to buduje wszystko. No dobra, buduj, buduj. Dobra, już ci niedużo zostało. Od razu cię tu przydzielę. Znaczy mam nadzieję, że ciebie, żebyś nie musiała biegać. Zapis ukończony, w porządku. O, przyszedł jej ziomek pomóc. Dobra, jedna rodzinka od razu. Ile te zioła kosztują? Dwie deski. Aj, no i przede wszystkim kosztują nas zamożność regionu. To jest problem. Co jest? Nieosłonięte towary. No to wiem. To wiem, nic nie poradzę na to w tej chwili. Mamy kolejne kłody. Dawaj kolejne domy. Ile tyle potrzebuję? Tak jest. Dobra, zmieszczę jeszcze jeden domek. Powinienem zmieścić. Tak. I tu jeszcze będę mógł dobudować komuś chatkę. Dobra. Możemy się tak umówić. Te złoże kamienie trzeba będzie w miarę szybko wykorzystać, żebyśmy mogli tutaj od razu coś budować. No i zaraz też trzeba będzie jakieś parcele z większą, jakby z większą działką, tak? Na warzywa i na inne rzeczy. Tutaj będą pewnie kurniki, będą kozy, tak? Czy później ewentualnie jakieś tam piwo będą robić. Dobra, przyspiesz. W tym momencie jeszcze niedużo zrobimy. Na 8 miesięcy. Opał, brak zużycia. Okej. Mamy mięso, jagody, chlebek. Jeszcze mamy z początku, także jest dobrze. Ustaw na 12 na przykład. Zobaczymy, jak to będzie działać. Co tu mam? Skóry zwierzęce. Niech się budują. Dobrze. I od razu kurniki. Od razu kurniki. Nie ma się co zastanawiać. Dawaj, dawaj. Dostęp do wody, dostęp do kościoła, opał na targu, ubrania na targu, jedzenie na targu. Dawaj kurniki, będzie dodatkowe jedzenie. Spiżarnia jest pełna, chata zbieraczy. No to czemu nikt z tego nie zbiera? Czy ja chcę tutaj postawić z drugiej strony jeszcze domy? Mógłbym. No i teraz pytanie, gdzie ten targ postawić? Z tego, co zauważyłem, to nie ma to zbytnio znaczenia, gdzie go postawię. Chyba najlepiej po prostu, żeby obok składu był. Budowa. Namioty. Namioty bezdomnych. No, ulepsz to. Nawet tutaj nic nie dostaniecie, bo nie mam już zamożności regionu. Dopiero jak rozbudujemy się trochę bardziej, to będę mógł wam coś tutaj wrzucić. To tak, budowa. Handel, rzemiosło, nie, logistyka. Skład. W tym miejscu. Niech będzie. I gdzieś jeszcze powinien być. Nie w rzemiośle, w rolnictwie. Pastwisko, owczarnia, młyn. Nie, no też w logistyce, właśnie, spichlerz. Tylko ja go nie chcę budować z drugiej strony, ja chcę go zbudować tutaj. Zmieścisz się? Zmieścisz się. Jeszcze cię tak wyrównaj w miarę. Nowy punkt rozwoju, okej.
Pokaż, co tam możemy ciekawego wrzucić. Hodowla owiec. Na pastwiskach powoli się owce. To jest chyba to, czego ja nie miałem wcześniej, co potrzebowałem. Tak mi się wydaje. Podwaja wydajność wszystkich krzewów jagodowych. To mogłoby być dobre. To jeszcze długo nie będziemy potrzebować. Nie wiem, tak szczerze, co mogę na początek wziąć sensownego. Jesteśmy skromną wioską. Dobra, jak najszybciej jabłka robimy. Przestrzeń mieszkalna 10. Ciekawe. Dostawa uzbrojenia. Silna milicja ma zasadnicze znaczenie dla bezpieczeństwa każdej osady. Na szczęście do twojej wsi właśnie dotarł transport broni, dzięki czemu możesz utworzyć pierwsze oddziały milicji, które będą ci służyć i chronić twoich poddanych. Jednak w miarę rozwoju osady do uzbrojenia wszystkich mieszkańców będziemy potrzebować więcej uzbrojenia. Możemy je wyprodukować lub sprowadzić z innych krain. Sformujmy oddział milicji. Tu od razu dobuduj im miejsce mieszkalne. Dobra. Mamy opału tylko na 3 miesiące. To niedobrze. Bezdomność. No przecież macie domy. Wszyscy mają domy. Dawaj targ. Stacja karawan. Służy do stworzenia szlaku wymiany, który umożliwia wysyłanie towarów do innego kontrolowanego przez siebie regionu i odbieranie przesyłanych stamtąd dóbr. Twoje muły będą przewozić jednorazowo do 20 jednostek towarów. Dobra, targ. Myślę, że w tym miejscu po prostu sobie zrobimy. A jakbym tak od razu właśnie w ten sposób. Dawaj tak. 29 straganów. Myślę, że im wystarczy. Przynajmniej na razie powinno wystarczyć. Jak to wygląda? No właśnie, nie ma już bezdomności. Dostęp do wody. Gdzie mogę zbudować studnię? To jest targ. Studnia. O, no to elegancko. Jak woda jest dosłownie tutaj zaraz. To tutaj zbudujmy. Pięknie. W idealnym miejscu. Dostęp do kościoła. To w takim razie kościół. Gdzie jest kościół? Tu jest kościółek drewniany. Nie mam desek i kamienia. Więc, żeby zrobić sobie deski, potrzebujemy... Rzemiosło? Nie, zbieractwo po prostu. Tartak. I co? Ten tartak sobie postawimy... Przedłuż mi tu drogę. Nie tak może. Tylko tak. Idealnie. To sobie połącz. Co za... Nie pasuje wam coś? Dobra, będziecie mieli niepołączoną drogę w takim razie. Proszę bardzo, sami tego chcieliście. Dawaj tartak. Może lepiej by było... Nie, no myślę, wystarczająco blisko jest. Cyk. Chata drwala. Drewna opałowego. Dobra. Tak myślę. Gdzie by ich tu postawić sensownie? Tutaj? Dawaj tu. Połącz. Tak. Okej. Dobra, wy tutaj wybieracie cały czas to drewno. Jak u was to wygląda? Jeszcze na targu nic się nie dzieje. 20 dużych tarcz i 20 włóczni, okej. Daj mi szybciej trochę, bo strasznie się to wlecze. Niech oni tutaj rozbudowują jak najszybciej to wszystko. Inna sprawa, że w sumie nie bardzo mamy... Czemu jagód nie zbieracie? A, bo to jest pełno. No tak, a jest pełno, bo nie ma komu tego zbierać. Spichlerz tylko zrobią. Dodajemy tu rodzinkę.
i wy musicie to zbierać. Rodziny bez przydziału. Tutaj zabierz jedno, bo mamy, wydaje mi się, dosyć dużo drewna jak na razie. I co? Ty gdzie idziesz? Pokaż. Transportujesz mięso? Aha, i pojechałeś tu po mięso, dobra. Budowa ukończona, studnia. Już mają, tak, dostęp do wody, jedzenie na targu. Nie mamy jeszcze kościoła. To zaraz odpalimy tartak. Opału na targu nie mamy. Co jest? Bezdomność? Jakim cudem możecie być bezdomni tutaj, co? Przecież macie domy, wszyscy mają domy. Chyba, że za daleko tam już stoicie, kurde. Nie wiem, czy to tak dobrze. Na 2 miesiące mamy opału. Dobra, odpuść sobie na razie z drewnem. Dawaj opał. I tartak. O, i stoi pierwszy stragan z jedzeniem. Pokaż mi tutaj, co ja chciałem sprawdzić. No ten opał słabo idzie. To chciałem sprawdzić, nie mam ubrań jeszcze. Skórę zaraz możemy zacząć robić. Wystarczająca ilość opału na straganach. No na razie nie mam w ogóle. O, proszę, ale różnorodność jedzenia na targu już nam wskoczyła, więc zaraz zaczną do nas ludzie przychodzić. Mamy jeszcze 6 wolnych miejsc. Rozbójnicy ukradli zasoby, o wydranie. Magazyn ogólny. Pełny, aha, no dobra, dobra, nieosłonięte towary. Coś tu jeszcze leży. Zbudowano stragan z opałem. Czy teraz macie wystarczająco opału? Nie macie. Oj, proszę, już. Zaraz będą ludzie przychodzić. Niepokoi mnie to, że wy jesteście bezdomni niby. Dobra, no zbuduję wam tu jakąś chatkę. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, czy nie, ale zbuduję wam tu jakąś chatkę. Ale może nie aż taką. Tak, żeby po prostu mogli sobie tu mieszkać. Prace budowlane wymagają rodzin bez przydziału. No wiem, że wymagają, ale... Ulepszenie do dużego spichlerza. Okej, mam już deski. Weź na razie przestań pracować i idźcie tam zbudować. Zbudujcie ten dom w pierwszej kolejności. A następnie postawicie kościółek. No tak, w tym miejscu, żeby tutaj ewentualnie coś jeszcze później budować. I jeszcze tylko ubrań wam brakuje. Świetnie, kolejna rodzina do nas przyszła. A skoro brakuje wam ubrań... Odkrywka to nie. O, rolnictwo? Nie, rzemiosło. Skórę ze skór zwierzęcych. Tutaj? Tutaj. Możemy sobie to przeprowadzić drogę tutaj? Możemy. Przeprowadzić, żebym później nie zapomniał o tym, jak bym chciał tutaj coś dalej rozbudowywać. Ten targ tutaj jest, okej. Czy nie wiem. Nie, dobra, niech będzie tutaj. Tak zastanawiałem się, czy to jest dobre miejsce na targ, ale niech stoi. Niech stoi. Zbudowaliście im ten dom? To postawcie im jeszcze jeden tutaj. Wygląda to dobrze. W składzie nikogo nie mamy. Ładnie tutaj. I opał mamy również. Zaraz będzie dostęp do kościoła. Jedyne, czego jeszcze nam brakuje, to właśnie ubrań. Chata drwala. Okej. Zbieraj sobie, zbieraj. Już 58 za różnorodność jedzenia. Dobrze. Co prawda zaraz mi się skończy chleb i będę miał tylko mięso i jagody. I jajka w sumie. Nie ma tragedii, jak tak na to patrzę. Na pewno lepiej jestem rozbudowany niż ostatnio, mam takie wrażenie. Co budujecie? Tutaj? Nie, tu skończone.
Mamy 3 rodziny bez przydziału, zajmijcie się tym. Rozbudnicy ukradli mi jajka, no nie. Dobra, to ulepsz. Nie mam kamienia. A w sumie chciałbym się dosyć szybko kamienia stąd pozbyć. Gdzie ta odkrywka była? O, obóz kamieniarzy, właśnie. Zbuduj. I tak, tutaj jedna rodzina. Na razie mamy jeszcze sporo drewna, no nie bardzo. No ja tu mamy 9, w składzie mamy 8. Tak, mamy 8 w składzie. Albo nie. Albo to właśnie te 8 bierze pod uwagę, a reszta jest wykorzystana. Tu budujecie. Zaraz ubrania na targu powinny wskoczyć elegancko. No ja bym tutaj co najmniej z 5 kurników postawił, a później bym się kozami zajął. I w miarę szybko spróbowałbym właśnie... Odkryto obóz, co? Gdzie? No bo nie u mnie, u mnie nic nie ma. Tu jest obóz rozbójników. No dobra. Może nie będzie tragedii. Okej. Przyspiesz na te razy 12. Tutaj już nic nie ma. Albo jest, tylko tak wolno się odnawia. Tu ktoś mieszka? Mieszkające rodziny 5. A dlaczego? O, ulepszamy. Dawaj, dawaj. Od razu, kogo się da. Tutaj dwie osoby do tartaku, znaczy dwie rodziny. I trzeba wszystko od razu poulepszać. Tu jedna rodzina. To jest teraz mało przydatny. Jak tam z opałem nasza sytuacja? 14 miesięcy. Ty na razie możesz... Nie, ty masz targ. Ty nie możesz sobie odpuszczać. Tutaj... Ale powycinali. Dobra, niech wycinają. Ty masz też targ. Też nie możesz sobie odpuścić. No dobra, ulepszamy. Kurde, muszę kogoś zgarnąć. Was. Nie potrzebuję tego kamienia jakoś bardzo, po prostu chcę się go pozbyć. Dobra. I zaraz będziemy zamożność zbierać, będzie można się w końcu zacząć sensownie rozbudowywać. Ale czemu bezdomność mam? Kto jest niby bezdomny? Durni jesteście, a nie bezdomni. Ja nie wiem. Niespełnione wymagania. Opał na targu. No tak, bo usunąłem przez przypadek, wiem. Okej, tu się jeszcze ktoś wprowadził. To możemy tu wysłać w takim razie ich. No dawaj ten opał na targ. Pójdź se po niego. Przedłużmy drogę. Gdzieś dotąd na przykład. I postawmy tu jeszcze kilka takich domków, żeby mogły coś tam po prostu sobie mieć. Dobra, spróbujmy taką drogę postawić. I czy przy takiej drodze... Rozbójnicy mnie znowu okradli. Poziom osady wzrósł. No i bardzo dobrze. Tak, ile domów będzie? Tutaj się aż 6 zmieści. No to stawiamy. Podoba mi się to. Droga stąd. Tu. Trochę krzywa, trudno. Wy tu zbieracie. Już niedużo zostało. Zaraz będzie można to zepsuć. Halo, dlaczego nie ma ani jedzenia, ani opału, ani nic? Nie, to oni tylko nie mają. Ktoś tu mieszka w ogóle? Mieszkające rodziny 1 na 2. Czemu tu dalej 5 rodzin mieszka? Tu jest jedna rodzina, tu jest jedna rodzina.
No dobra. A tutaj ktoś mieszka w takim razie? Nie. Po co ja wam tu ten dom budowałem? Aj, dobra, nie denerwujcie mnie. Skład. Dobra, tu ulepszone. A czemu wy dalej nie macie rzeczy? Dwie rodziny tu mieszkają, nikomu się nie chce pójść na targ? A w sumie wybudujecie, no to... Niech wam będzie. Kończy się, kończy. Zwierzyna. Polujecie na zwierzynę, to dobrze. Obóz drwali. Kurde, ładnie żeście tu wycięli już. Może tu was trzeba zaraz przestawić? Zobaczymy. Niespełnione wymagania. No przecież jest wszystko na targu, o co wam chodzi? Jest i opał, i jest jedzenie. I skóry są. Ej, nie wiem, o co chodzi, ty. Co tu się dzieje? Powinno działać wszystko. Mogę ulepszyć kościół, ale to będę potrzebował glinę wydobywać, która jest dopiero tam. Tu nie, tu jest glina. Tu jest żelazo. Opał na targu. No przecież jest opał. Głupoty gadacie. Dobra, no powoli nam zamożność regionu podskakuje. Zobaczmy, co tu możemy zrobić. Nawadnianie. W ogromnym stopniu zmniejsza szkody powodowane przez suszę. Uprawa żyta. Odblokowuje uprawę żyta na polach uprawnych. Żyto można przerabiać na mąkę, podobnie jak pszenicę. Ale zboże to jest wytrzymalsze i można je siać w miejscach o mniejszej żyzności. Dawaj. To już ustaliliśmy na początku tego odcinka, że bardzo się przyda. Opał mamy jeszcze na długo. Ale niech on sobie tam działa cały czas. Nie wiem, tu jeszcze jedną osobę możemy wrzucić ewentualnie. Dobra, i od początku przyszłego roku chciałbym zacząć już w tym miejscu... Właśnie, rolnictwo. Żyto? O, patrzcie, jak tu będzie żyto rosło. A jakbym takie pole walnął? Pokaż. O, takie na całe te. To są 3,4. Dobra, usuń w takim razie tego przyjemniaczka. Postawimy go trochę dalej. A mianowicie tu. Dobra. Połącz go drogą. Ile tu macie tego drewna? 6. No tak, bo on jeszcze przy sobie miał. Ładnie to wygląda, nawet bardzo. Budowa i teraz tak. Nie rzemiosło, rolnictwo. Żyto. Jak największy teren musimy wykorzystać. No dobra, to może trochę mniejsze dosłownie. O, ciupinkę. Tak. Tutaj. Dotąd. I tak. Piękne mamy pole. A będzie rosło jak na drożdżach. Taką mam przynajmniej nadzieję. Tu gospodarstwo. Obóz drwali, dwie rodziny. Żyto 61%. Ale patrzcie, jęczmień i len wcale też nie rośnie jakoś źle. A ciekawe, czy jak będziemy na przykład na zmianę to robić, to czy wtedy pozostałe będą lepiej jakby działać? Czy ten ugór tak jakby będzie działał na nich? Czy działa tylko faktycznie jak mamy ugór włączone? Bardzo chętnie się o tym przekonam. No, 61%. Patrzcie, i zaraz nowy rok. O właśnie, to jest napisane. Wiosna.
Marzec, maj, częste deszcze, regeneracja złóż sezonowych. Lato, uprawy rosną, możliwe susze, jesień, żniwa, orka i sianie upraw. Czyli to w jesień już trzeba posiać. Tak? Zima, brak zasobów sezonowych, podwójne zużycie drewna opałowego, brak upału może prowadzić do zamarznięcia. Strzyżenie owiec niemożliwe. Czemu tego nie mogę? Brak gałęzi rozwoju, ciężki pług, okej. Ze trzy rodziny, żeby to ogarniały. O, jak to wygląda? Mogę was już lepszyć? Mogę. A was? Pięknie, tak jest. Jak najwięcej do przodu. Dobrze, to idzie bardzo dobrze, nawet bym powiedział. Myślę, żeby to połączyć. I coś tutaj będziemy mogli sobie wybudować. Pokaż. Mamy cztery drewna. No z tym drewnem jest trochę problem, ale to tylko dlatego, że nie wysyłałem tutaj od razu wszystkich. Dawaj trzy rodziny na razie. Chociaż czy chcę trzy rodziny dawać? O, tutaj będzie można sady zrobić, właśnie. Przecież ja te sady wziąłem od razu. I tym się trzeba zająć dosyć szybko. Co ja mogę zrobić? Ogród warzywny. I warzywa tak samo trzeba będzie szybko zrobić. Ale sady to jest w pierwszej kolejności, bo one muszą wyrosnąć przez 3 lata. Dobra, i co, robicie coś, czy nie robicie? Chyba jeszcze nie. Dobra, widzę, że drzewa ścinają, więc powinniśmy mieć drewno, ale są niespełnione wymagania. Dobra. No nie przestańcie mnie okradać, dziady. Nie można tak. Jak ta droga idzie? A jakby tak faktycznie ją wziąć... pokaż mi drogę. Usuń. Tu jest... Halo? Czemu nie mogę z tą drogą się połączyć? Dobra, zrób tak. I tyle. Odkryto obóz rozbójników. Gdzie? Tutaj. To niedobrze. Wszędzie jesteśmy otoczeni. Aj, niedobrze, niedobrze. Puszczaj szybciej. Co, bierzecie się za to? A jak to wygląda? Potrzebujemy jeszcze więcej parceli. Wiadomość. Otrzymaliśmy doniesienie o bandzie rozbójników nękających niedaleko ziemię. Czy mamy ich wytropić? Obserwujcie ich ruchy, będziemy gotowi. Nowe cele. Przygotujcie się na atak, ok. Mamy na to rok. Dobra. 21 mamy zamożności regionu. Bierzecie się za to, czy nie? Postęp orki. Możliwe wykorzystywanie wołów w gospodarstwie w celu znacznego przyspieszenia orki na dużych polach uprawnych, a także przyspieszenie z wózki zebranych plonów. No dobra, dajecie sobie radę. Są tu trzy rodziny. Czwartą mogę wam wrzucić jeszcze. Ale no, trochę wam to schodzi. Muszę przyznać, że trochę wam to schodzi. Nie mam drewna, czy o co chodzi? Nie macie jedzenia na targu? No reszta ma, wy nie macie. Jagody. Dobra, zbuduję jeszcze jeden kurnik, bo widzę, że słabo z tymi jajkami. Ty zaraz powinieneś... Poziom osady wzrósł. O, 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 o. Pług. Dawaj. Ulepszaj. I to jest najwyższy priorytet. I co? Mogę was już poulepszać? Nie, dalej macie problem. Ci w ogóle nic nie mają. A tu ktoś mieszka? Nie, a dlatego nic nie mają. Dobra, no ale stragany są. Desek chyba na razie nie potrzebuje. Obóz drwali sobie elegancko działa. Trochę kłód na zapas sobie nawet możemy zrobić. Was mogę usunąć stąd. Już dawno nie ma tego. Tutaj, patrzcie, przecież jest marzec już. Dawać tam zbierać dwie rodziny.
No i dobra, na tym sobie w tym odcinku skończymy, także dziękuję bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało i zapraszam do następnych odcinków. Cześć!